Nasz dzisiejszy wieczór kończymy panelem, nazwijmy to zielonym. Ja tutaj zresztą specjalnie tych paneli nie tytułowałam, bo wydaje mi się, że no, czasami dyskusja jest dynamiczna i może nas w różne kierunki poprowadzić. Natomiast ponieważ będę dyskutowała z Marcinem Urbaniakiem i Dariuszem Gzyrą, no to możemy powiedzieć wstępnie, że to jest zielony panel. No w pewnym sensie on jest podsumowaniem tych wątków, które się już pojawiły, ale też ja bym go potraktowała troszeczkę jako zapowiedź naszej następnej odsłony, dziewiątej już odsłony Kultury Wykluczenia, ponieważ dziewiąta Kultura Wykluczenia będzie zajmowała się matką Gają i będziemy mówić o wykluczeniu matki Gai. Stąd pewne wątki, które teraz się pojawią, będą do nas wracały z takim szczególnym właśnie pytaniem o klimat, o wykluczenie klimatyczne, bo gdzieś my się tak naprawdę wszyscy wykluczamy, wykluczając matkę Gaję. Ale wszystko zaczyna się tak naprawdę od naszego podejścia do sentientów, od pewnych podziałów. Dlatego pozwolą Państwo, że przejdziemy już do dyskusji bez zbędnego przedstawiania panów Gzyry i Urbaniaka. Myślę, że to duet znany wszystkim Państwu, nie tylko zresztą od strony literatury bardzo ciekawej, ale też nieraz spotkaliśmy się przecież na ulicy. Taki czas, że na ulicy dużo się dzieje, prawda? Więc ta filozofia staje się coraz bardziej uliczna i to mnie cieszy, prawda? Coraz bardziej jesteśmy na barykadzie i tą kulturę wykluczenia też bym najchętniej uprawiała na ulicy. No więc niech to będzie taki nasz street park. Darku, najpierw pozwól, do Ciebie skieruję pytanie. Powiedz, jak sądzisz, jak oceniasz obecną sytuację zwierząt pozarumskich, bo wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie troszeczkę zaczarowanym, prawda? Piątka Kaczyńskiego, no dużo się mówiło o prawda, prawach zwierząt i o pewnym rozszerzeniu opieki nad zwierzętami, więc może coś jednak wyprotestowaliśmy, może jednak coś tutaj się zmienia. Jak oceniasz tą sytuację? Niejednoznacznie, powiedziałbym. Oczywiście ja widzę to, co się zdarzyło z piątką Kaczyńskiego, co jest precedensem, jak na polską scenę polityczną, mianowicie no, zwierzęta jeszcze bardziej niż dotychczas rozgościły się w ramach tej polityki, która jest związana z tak zwaną klasą polityczną, no, czyli politykami, zawodowcami oraz instytucjami, prawda, państwa wręcz, jak Sejm, Senat i tak dalej. Więc na pewno mamy tutaj jakieś przełamanie, wejście do rozważań politycznych, już poza tymi teoretycznymi, tu też jest pewne wejście w ramach zwrotu politycznego, ale oprócz tego mamy to wejście dosyć silne jednak, znaczy relatywnie silne, może tak, stosunkowo silne, względem tego, co mieliśmy wcześniej, do tak rozumianej polityki, bo oczywiście politykę można szerzej rozumieć i w zasadzie ciężko znaleźć dziedzinę życia, która nie byłaby w jakimś sensie polityczna. Jako że jesteśmy społeczni, to trochę z automatu jesteśmy polityczni, ale mówię o tej części związanej z klasą, tak zwaną klasą polityczną, więc to pewnie widać. No, od momentu, kiedy Komorowskiemu zarzucało się, że poluje, do momentu, kiedy partia się rozpada po głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, no, widać, jaką drogę odbyliśmy, że to miejsce zwierząt jest w tej chwili, nie wiem, bardziej je okupują może, ale jak je okupują, to za chwilkę. To bym widział jako pierwszą zmianę, która jest dosyć wyraźna. Wydaje mi się, nie jest to nic kontrowersyjnego, jeśli tak powie. Druga rzecz to jest oczywiście znaczne zwiększenie reakcji na krzywdę zwierząt, społecznej reakcji w postaci jednostkowej i systemowej. Wydaje mi się, że to też widać. To znaczy tutaj będziemy mówili po prostu o badaniach opinii publicznej, które się pojawiają, czy też po prostu o statystykach.
Różne są formy tej reakcji, ale nawet ta, która mi jest najbliższa i wydaje mi się najbardziej konsekwentna, nawet, a więc odrzucenie produktów pochodzenia zwierzęcego, i w tym małym segmencie, wciąż małym, widać wyraźną zmianę w ciągu ostatnich lat. Otóż wegan i weganek najprościej mówiąc jest coraz więcej. I to też jest bardzo wyraźne, nigdy wcześniej tego oczywiście nie było. To drgnięcie jest bardzo poważne. Widać także zwiększenie liczby osób, które w jakiś sposób ograniczają udział w eksploatacji zwierząt poprzez wycofanie się właśnie z kupowania produktów od czasu do czasu. Tych ludzi oczywiście nazywamy reduktarianami. Wiem, że to słowo niespecjalnie się przebija do dyskursu medialnego, no ale to jest dosyć dobre określenie, więc go używam. Więc widać również to, że jest ich znacznie więcej. No i widać ofertę, prawda? Widać, jako że widać ten wzrost wśród wegan i reduktarian, widać także, że drugi sektor, sektor biznesowy na to reaguje. To jest oczywiście splecione ze sobą. Więc to ewidentnie znowu widać. Trzecia rzecz, którą bym powiedział, że widać, to jest wejście zwierząt do akademii, na uniwersytety, do rozważań interdyscyplinarnych w ramach studiów nad zwierzętami. No bez wątpienia widać to gołym okiem, że tych wydawnictw bardzo czasem ciekawych, również czasopism monograficzny poświęcony problemowi relacji międzygatunkowych, również konferencji jest o wiele więcej niż kiedyś. To drgnięcie jest też naprawdę bardzo dobrze widoczne. Ale nie byłbym sobą, gdybym wszystkiego tego za chwilę nie zakwestionował, dlatego ta moja odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, bo no owszem, gdyby na tym poprzestać, moglibyśmy odtrąbić jakiś sukces. W rzeczywistości 75% działania na rzecz zwierząt to jest właśnie owo zarządzanie sukcesem, prawda? Często manipulowanie niestety sukcesem. Kiedy się widzi dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem, ale nie widzi się na przykład tego, że owszem, zwierzęta weszły do polityki, widzimy to, ale wciąż nie weszły jako podmioty, tylko raczej jako przedmioty. Można powiedzieć, i wydaje mi się, że to też jest uzasadnione, że one wciąż niestety są przedmiotem rozgrywek politycznych. Nimi się w jakiś sposób gra. One są już ważną kartą, już ta karta jest na stole, wszyscy ją widzimy, ale to wciąż nie jest jeszcze silny atut podmiotowości zwierzęcia rzuconej na stół społeczny, prawda, jako ważnej. Raczej są narzędziem ku czemuś, coś chcemy zdobyć, poparcie, gierki i tak dalej, i tak dalej. Cała ta polityka, źle rozumiana polityka jako gra, prawda? Więc można powiedzieć, że wciąż nawet w ramach tej polityki, którą ostatnio widzimy wokół piątkowej, że tak powiem, dla zwierząt, to jest jednak wykorzystanie instrumentalne ich wciąż. Tak by to można było zdekonstruować, ten pierwszy sukces. Ten drugi można by było zdekonstruować w ten sposób, że no cóż, no rzeczywiście liczba wegan i reduktarian się zwiększa, ale tak naprawdę to zwiększa się nie dzięki działaniom społecznym, szczególnie liczba wegan, a pomimo, no bo rzadko kto wymaga, rzadko która duża organizacja, szczególnie duża, wymaga w jasny, prosty sposób od ludzi weganizmu dzisiaj. Więc ci ludzie stają się weganami trochę pomimo głównonurtowego ruchu prozwierzęcego, a nie dzięki niemu. W jakimś sensie dzięki, ale częściowo i pomimo, tak bym to zdekonstruował. A poza tym, no cóż z tego, że jest oferta, skoro ta oferta często jest opcjonalna, prawda? Tak jakbyśmy mieli dwie równie dobre opcje w życiu społecznym i kulturze. Otóż, czy korzystasz z eksploatacji, czy nie, wybierz sobie. W piątek możesz korzystać, w środę nie musisz. To jest trochę tak umiejscowiona oferta, bez jasnego przekazu na ten temat. Trzecia rzecz, studia nad zwierzętami, no owszem, widzimy to, ale ileż krytycznego potencjału tam rzeczywiście jest wykorzystane w ramach tych studiów? Ile jest po prostu czczej paplaniny? Ile jest wiedzy zdobywanej dla zdobycia wiedzy bez intencji zmiany społecznej? Ja wiem, że to jest ważna część badań, zdobywać wiedzę dla wiedzy, może ona się kiedyś przyda, ale potencjał krytyczny studiów nad zwierzętami jest dramatycznie niewykorzystany, tak w Polsce, jak i na Zachodzie. Mamy te Critical Animal Studies, krytyczne studia nad zwierzętami, które są jakimś podnurtem, ale ten główny nurt, uwierzcie mi Państwo, bywam na wielu konferencjach i śledzę to od lat, wciąż jest znów jako opcjonalny. Więc tak bym to najpierw zbudował, później rozwalił w drobny pył. Natomiast podsumowując jedno zdanie, bo wiem, że za długo, widać
ogólnie, jak się to wszystko sumuje, tę ambiwalencję ruchów tą i wstecz, widać pewien trend jednak przenoszenia zwierząt do głównego dyskursu. Wciąż to jest straszliwie negocjowane. W tych przykładach to widać i wielu innych, które można by było pokazać, no ale jednak udaje się jakimś mozołem przepychać w kierunku centrum. Tak bym to podsumował, wyłączam się. Marcinie, no to negocjujmy, bo ja mam wrażenie, że człowiek widzi tylko stek na swoim talerzu, że widzi mleko, albo w zasadzie nie widzi, że ma mleka w kawie, więc gorączkowo idzie kupić, prawda, karton mleka. No widzi posłusznego albo wiernego psa, czy widzi, prawda, złośliwego kota. No ale kim są zwierzęta? Kim są zwierzęta, tak? Rozumiem, że nie pytasz tylko o zwierzęta te użytkowe, które konsumujemy, jeżeli jesteśmy na diecie mięsnej, tylko tak bardzo ogólnie o królestwo zwierząt. Tak, pytam też o to, kim one dla nas tak naprawdę są, czy tutaj ty jako naukowiec badający, prawda, i od strony etycznej, ale również od strony biologicznej, możesz nam podpowiedzieć, tak by wyjść poza to uprzedmiotowienie ciągłe. No to chyba nie udzielę zadowalającej odpowiedzi, dlatego że jeżeli, tak jakbyś oczekiwała, jeżeli spojrzeć na zwierzęta okiem rozwoju nauk, o zwierzętach rozwoju nauk przyrodniczych, biologii, ale w ogóle refleksji nad zwierzętami, no bo refleksja nad zwierzętami, nauki przyrodnicze wyłoniły się, jak dobrze pamiętam, w 350 roku przed naszą erą wraz z pierwszą publikacją Zoologii Arystotelesa, Historia Animalium. To z perspektywy tego procesu 2500 lat refleksji o zwierzętach, królestwie zwierząt, postawy wobec tego królestwa, kategoryzowania go i pojęciowania, no i jakiegoś rodzaju zachowań w różnych obszarach naszego funkcjonowania zinstytucjonalizowanego, zorganizowanego prawnie, albo spontanicznego, często bezrefleksyjnego. No tak, holistycznie rzecz biorąc, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że wciąż od czasów właśnie Arystotelesa widzimy królestwo zwierząt jako jeden globalny zasób, jako żywy surowiec, który zaspokaja nasze różnego rodzaju potrzeby. I teraz czasami doceniamy i dostrzegamy podmiotowość zwierząt, ale dostrzegamy ją i akceptujemy od mniej więcej lat 70. ubiegłego wieku, od 50-60 lat, na tyle intensywnie, że środowisko naukowe, czyli mam na myśli tutaj etologów poznawczych, psychologów porównawczych i psychologów poznawczych, kognitywistów ewolucyjnych, niewielkie grupki ludzi w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych zaczęły akceptować w ogóle podmiotowość, ale również ta akceptacja była w pewnym stopniu podyktowana zaspokojeniem potrzeb rozwoju nauki i zwykłej ciekawości takiej ludzkiej, zrozumienia, jak funkcjonują organizmy, oczywiście z pełnym oddaniem szacunku i godności tym organizmom na tyle, na ile to jest możliwe w momencie, kiedy prowadzimy jakieś nieinwazyjne obserwacje, jak na przykład Jane Goodall czy Franz De Waal, wymieniany tutaj przez mojego wcześniejszego, naszego prelegenta wcześniej. Natomiast jeżeli rzeczywiście zgodzimy się na to, że one zaspokajają, bo tak jest, nasze pierwsze, drugie, trzecie żadne potrzeby, to zwierzęta są globalnym zasobem uprzedmiotowionym, zaspokajając te pierwszorzędne na przykład potrzeby, które uważamy, że są pierwszorzędne, jeżeli chodzi o pożywienie czy odzież. No niestety, jak powiedział przed chwilą Dariusz, nie wszyscy ludzie są gotowi, chętni, mają możliwości przejścia chociażby na wegetarianizm, a najlepiej na weganizm, więc dostrzegając w zwierzętach zaspokojenie potrzeb pierwszego stopnia, czyli zjadanie ich, ubieranie się w nie, trzymanie ich jako inwentarza, który jest pewnego rodzaju kapitałem, inwestujemy, potem obracamy, sprzedajemy albo
tuczymy, zjadamy, czy wykonują pracę fizyczną, to te zwierzęta, jeżeli w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach sytuacja się zmienia na lepsze, to w perspektywie prawie 3000 lat, ponad 2000 lat jest bardzo źle wciąż. Wciąż są żywym surowcem i nasza postawa, jeżeli pytasz, kim one są dla nas, no to my działamy wobec nich, jak to powiedziała Naomi Klein, w sposób ekstraktywistyczny. To rzadko używane słowo ekstraktywizm, jak w pigułce, po prostu ujmuje najgorsze nasze zachowania i działania wobec zwierząt, no bo czasami oczywiście trzymam przykładowo psa czy kota i darzę go szacunkiem i kocham go i tak dalej, ale jest też pewna jakiś obszar zwierząt towarzyszących, które nadal zaspokajają nasze jakieś zachcianki związane z modą, czy z taką traktowaniem jak zabawka, jak żywa atrakcja. Więc jest bardzo niewielki margines tego podmiotowego traktowania. No a ten ekstraktywizm, przede wspomniany, to jest po prostu najbardziej bezmyślne eksploatowanie zarówno surowców naturalnych, jak i żywych organizmów nadal traktowanych jako surowiec. Dlatego skrajnie bezmyślne eksploatowanie, ponieważ jak to świetnie Klein opisuje, eksploatując, my nie bierzemy pod uwagę, że tak naprawdę też niszczymy swoje własne środowisko i pośrednio zabijamy samych siebie. I kiedy to się już zaczyna realnie wydarzać i my widzimy realne symptomy, nagle tego niszczenia i cywilizacji, i środowiska zarazem poprzez zbyt intensywne wykorzystywanie na przykład bioróżnorodności, zwierząt dzikich, no wtedy już jest za późno. Więc to przedmiotowe traktowanie, to etykietką taką najbardziej widoczną są zwierzęta gospodarskie, zwierzęta hodowlane, trzymane też w celach na przykład rekreacyjnych czy naukowych, w ogrodach zoologicznych, w laboratoriach. Natomiast to, że my kategoryzujemy zwierzęta, niektóre uznajemy za towarzyszące, a jeszcze mniejszy margines traktujemy z szacunkiem i godnością, to wcale nie przykrywa tych wielu setek lat i do dnia dzisiejszego no, potwornej eksploatacji. To, co też mówiła Karolina Kuszlewicz 2 godziny temu, to jest niewyobrażalna tragedia i wieczna Treblinka, jak pisał Patterson. No właśnie. Podobno, gdyby tylko rzeźnie miały szklane ściany, to ludzie by bardzo szybko przeszli na weganizm. Podobno. Darku, powiedz mi, czy wierzysz w takie ładne założenie? Wierzysz, że człowiek, dowiadując się o krzywdzie zwierząt, faktycznie się zmienia? Bo ja mam takie wrażenie, że gdyby rzeźnie miały szklane szyby, to by się pojawiła jakaś kolejna czerwona turystyka i by się znaleźli tacy, którzy by z chęcią, prawda, streamowali na media społecznościowe, co bardziej smaczne kawałki. Trochę się boję naszej wrażliwości. Jakie jest twoje doświadczenie? Powiem tak, że nie widzę jakiegoś bezpośredniego przełożenia w praktyce społecznej faktu widzialności krzywdy na odpowiednią reakcję. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że takiego przełożenia w ogóle nie ma, ale nie ma w postaci automatu, który by przekładał doświadczenie czyjejś krzywdy na prawidłową reakcję, na przykład doświadczenie zobaczenia czyjegoś cierpiącego ciała jeszcze za życia, czy już po śmierci zmasakrowanego na przewartościowanie osobiste i co jest oczywiście wstępem do większej zmiany w postaci zmiany rzeczywistych zachowań, co zwykle jest dosyć odległe od przekonań, niestety. Wcale to nie, ta zmiana nie, jedna nie pociąga za sobą drugiej. Nie musi w każdym razie, więc prostego przełożenia tutaj nie widzę, chociaż rzeczywiście wykorzystuje się wizualizację, może lepiej uwidocznienie tej krzywdy. To jest standardowa procedura, standardowa taktyka i strategia ruchu prozwierzęcego.
dlatego się to robi, że ona jest z premedytacją oczywiście chowana, spychana w cień, o czym mówiłem rano, i wymazywana wręcz z kultury. W związku z tym się ją przywraca do normalności, czyli do widoczności, uwidacznia się ją. I na pewno na wiele osób to działa, ale nie na wszystkich. No znamy historię przecież wielokrotnie powtarzana o tym, że ktoś, nie wiem, niech to będzie lekarz weterynarii, który miał, powiedzmy, praktyki w rzeźni obowiązkowe zresztą, no został wegetarianinem na początku, później weganinem. Tych historii jest trochę, prawda? One są już dosyć dobrze opowiedziane. Ktoś obejrzał jakiś film, nastąpiło topnięcie, przemyślenie, później reakcja, zachowanie. Tak, no to się zdarza, ale z drugiej strony mamy przecież ogromnie długą historię, nie wiem, jak to dobrze było nazwać, w każdym razie takiego podglądactwa cierpienia, o którym mówiłaś, Joanno, że no wręcz odwrotnie, ludzie się garnęli do takich widoków. Zresztą nie tylko w kontekście międzygatunkowym, ale i międzyludzkim, prawda? Kiedy się wręcz wystawiało cierpiące zwłoki, czy cierpiącego człowieka, czy pokiereszowane zwłoki na widok publiczny z różnych powodów, i wcale reakcją nie było przerażenie i chęć zakończenia, tylko wręcz odwrotnie, jakiś rodzaj satysfakcji, jeśli to był bruk, czy nawet jakieś estetyczne uniesienia w niektórych przypadkach. To jest bardzo skomplikowany problem, tutaj żaden automat nie zadziała. Kiedyś próbowałam to nazwać, to podglądactwo takie, podglądactwo cierpienia i krzywdy, jakiś taki tanatowojeryzm mi przyszedł do głowy, taka pornografia zaglądania w śmierć. Cholera wie, skąd się to bierze, może też ze strachu o siebie samego, z jakiejś takiej satysfakcji, że to mnie nie dotyczy, tylko kogoś drugiego, ja mogę wciąż żyć i zawsze mogę z tego miejsca odejść i dalej funkcjonować. Wciąż żyje. Więc, ale oczywiście to nie tylko historycznie, ale w ogóle w kulturze ten element jest dosyć widoczny, to znaczy, i to tu też nie mówię o historii, bo wciąż są nawet w Europie miejsca, gdzie się przecież urządza, nawet jeśli to jest robione nielegalnie, to się to wciąż robi, walki zwierząt, prawda? Bardzo drastyczne często, bardzo drastyczne. I to nie trwające chwile, tylko to jest takie mielenie tego tanatosa, śmierci, takie, no taka właśnie, taki długometrażowy film pornograficzny na temat śmierci, tak bym to nazwał. Ale mamy i u nas przecież przykład ten, znów wracam do Karoliny Kuszlewicz, ale no nie sposób mówić współcześnie o relacjach międzygatunkowych bez wspomnienia o Karolinie, więc powiem o tych karpiach. Tylko, że to był taki niezwykły przykład w kulturze i wciąż jest w niektórych przypadkach, kiedy te zwierzęta dosłownie umierały przecież tuż obok. No, ludzie stali w tych kolejkach, patrząc na to. Patrząc na baseny wypełnione krwią tych zwierząt, na te otwarte pyszczki próbujące łapać powietrze, na te uszkodzone łuski zwierząt, niektóre zwierzęta już leżące na boku, niektóre brzuchami do góry. No jakby pod każdym względem koszmarny widok, ale ludzie zahaczając łokciem dosłownie o te wanny z krwią, o te pojemniki, dalej to kupowali, jeszcze w dodatku w kontekście świąt Bożego Narodzenia, więc które się przecież mieni świętami miłosierdzia i w ogóle niezwykły czas dzwoniących dzwonków i kolęd i tak dalej. To był normalny i wciąż jest normalny element naszej kultury dwudziestowiecznej. No i mamy wreszcie reklamę zewnętrzną, gdzie widzimy, no ileż to razy, widzimy po prostu ochłapy mięsa, czerwonego mięsa, wciąż z krwią w środku. I co? No i nic. Jest cena i koniec opowieści, że tanio, przyjdź, kupisz. I są supermarkety, o których wspomniałem rano, gdzie są te przerażające sektory supermarketu, gdzie się zwykle na końcu, prawda, gdzie się tam wchodzi do tej czerwieni wszechobecnej. Ta czerwień okazuje się po prostu rozkawałkowanymi ciałami na różny sposób, powsadzanymi w odpowiednie przegródki z językami, mózgami, nogami, wszystkim, co da się tak naprawdę zjeść albo wykorzystać w jakiś inny sposób. No i co?
No i nic. Przecież to jest normalny widok. Pod każdym względem normalny. Mamy wreszcie taki przykład, jak to jest taki przykład ostatnich lat, bardzo specyficzny i perfidny taki, bo tak zwane rzeźnictwo rzemieślnicze, tak bym to nazwał. Otóż ludzie, kontestując to rzeźnictwo przemysłowe, często w reakcji nie tyle porzucają pomysł jedzenia mięsa i w ogóle korzystania z produktów pochodzenia zwierzęcego, co przechodzą w tryb rzemieślniczy, który się uważa za lepszy, taki hipsterski, może nawet modny w niektórych częściach i środowiskach, w niektórych częściach nawet Europy i w Stanach. Otóż tam mamy wręcz do czynienia z relacjami jeden na jeden ze zwierzęciem, które później czasem wręcz osobiście się zabije. I co? I nic. I to zwierzę zabite, pomimo że mieliśmy z nimi wcześniej jakieś relacje, pomimo że odbywa się to naprawdę przy pełnym widoku, zarówno zabicie, jak i obróbka tego zwierzęcia, no to na końcu się to zwierzę zjada i ono jest traktowane tak, jak przed chwilą Marcin o tym mówił. I otoczka tego jest oczywiście inna, usprawiedliwienie jest inne, smak tego, taki kulturowy smak tego jest inny, ale ostatecznie chodzi o to samo. No, upodlić, zjeść, zabić, potraktować jak surowiec. No i mamy w końcu fenomen polowań też przecież, który należy do, jest bezpośrednią formą zabijania zwierząt wciąż jako element kultury, więc nie widzę jasnego przełożenia. Wydaje mi się, że należy to uwidaczniać zdecydowanie, chociażby w formie zadośćuczynienia. To jest tutaj za dużo powiedziane, bo martwemu już po nic to za to, co przed chwilą powiedziałem, nie potrafię powiedzieć drugi raz tego słowa. W każdym razie może w ramach pośmiertnego szacunku powinniśmy mówić o tym, może w takim trybie i z nadzieją, że przynajmniej do wybranych osób to trafi, ale na koniec jeszcze raz powtórzę, bezpośredniego przełożenia ja nie widzę. Automatycznego, jednoznacznego. Marcinie, ale może to wszystko, o czym tutaj mówimy, co powiedział Darek, o czym zacząłeś mówić, prawda, wiąże się z tym, że zwierzę jest jakieś inne. Jednak jak popatrzeć właśnie na tradycję, tu już wspomniałeś Arystotelesa, a jak popatrzeć na tradycję choćby tą kartezjańską, baconowską, prawda, nowożytną, która widzi w lesie kubiki drewna, a w zwierzęciu, prawda, tylko kilogramy tuszy, to się znajdzie jakieś rozwiązanie, prawda? Czyli choćby takie założenie, że zwierzę przecież inaczej odczuwa, nie myśli, nie rozumie, czy spotkałam się też z takimi ładnymi narracjami, że przecież to są zwierzęta modyfikowane genetycznie. W związku z tym one są niejako przystosowane, na przykład świnie, prawda, w tej chwili hodowlane. W zasadzie już one wszystkie są zunifikowane właśnie przez modyfikacje genetyczne. Natomiast no, to powoduje, że ta świnia w zasadzie nie może inaczej funkcjonować, jak właśnie w wielkopłaciowych hodowlach i ona jest do tego przystosowana, więc robimy tylko raban o nic. Pytasz, co czuję, tak zmodyfikowana mniej czy bardziej genetycznie krowa, świnia, która jest uwięziona, torturowana i na końcu zabita w przemysłowej hodowli zwierząt. Odpowiem bardzo prosto. Krowa i świnia, niezależnie od jej ingerencji w genom całego gatunku czy w genotyp konkretnego osobnika, czuje dokładnie to samo, co czułbym ja, ty, Dariusz i każdy z nas tutaj słuchający, kto znalazłby się w sytuacji identycznego, totalnego zniewolenia przez jakąś obcą, przemożną siłę, która od początku ma intencję, żeby nas torturować, a na końcu zabić. Czyli taka świnia i taka krowa czuje strach, przerażenie, czuje panikę, bezradność, głęboki smutek, cierpienie psychiczne, no i ogromny ból fizyczny. Dokładnie to samo, co my byśmy poczuli.
a czuję dlatego, że niezależnie od ingerencji w genetykę takiego zwierzęcia, mamy do czynienia i wiemy to od co najmniej pół wieku, jest to doskonale udokumentowane i przebadane, mamy do czynienia z odczuwającym, świadomym, jednostkowym podmiotem, który posiada życie wewnętrzne, który posiada indywidualną osobowość, cechy indywidualnego temperamentu i przeżywa taką samą gamę emocji, to konkretne zwierzę, jak i my, którzy też jesteśmy zwierzętami. Więc to czują. No tutaj jeszcze dodatkowe, jeżeli wziąć pod uwagę cielęta na przykład, czy prosięta oddzielone bardzo wcześnie od matek, one dodatkowo czują jeszcze na samym początku ekstra, można powiedzieć, ból fizyczny, ponieważ dekornizacja w przypadku cieląt jest wykonywana bardzo szybko, czyli ścieranie, wypalanie kwasem albo ścieranie zalążków rogów, poroża. No w przypadku prosiąt to jest oczywiście bez żadnego znieczulenia kastracja, ścinanie ogonów, przypiłowywanie zębów. I teraz, no można powiedzieć, że szczęściem w nieszczęście jest to, że one tak krótko żyją, bo krowy żyją w stanie naturalnym ponad 20 lat mogą żyć, świnie też do 20 lat dożywają nie w chowie intensywnym. W przemysłowej hodowli umierają szybko, ale boleśnie, torturowane. Natomiast ta niewyobrażalna ilość stresu, przerażenia, bólu, strachu prowadzi do, mimo tego krótkiego czasu, prowadzi do poważnych anomalii behawioralnych. Te zwierzęta gryzą się nawzajem, dokonują aktów autoagresji, mają stereotypy, ruchy stereotypowe, więc żeby to jeszcze zminimalizować, to dodatkowo się je okrutnie okalecza po to, żeby nie okaleczało, żeby ich mięso, żeby potraktowane przedmiotowo były nadal cenne dla człowieka, żeby miały taką jakość, jakiej my oczekujemy od tego zwierzęcia. Czyli wywołujemy celowo na przykład anemię wśród cieląt, żeby ich mięso było bardziej delikatne. A jeżeli chodzi ci o modyfikację genetyczną, to ja znam tylko takie przypadki ingerencji w Chinach, w Korei Południowej udało się zmienić element genotypu świni, zablokować ten, który jest odpowiedzialny tam za rozwój tkanki mięśniowej. W wyniku blokowania konkretnych fragmentów genotypu te świnie uzyskały 40% więcej masy mięśniowej, co nie znaczy, że mniej odczuwały ból i mniej odczuwały strach. Był identycznym i są identycznym podmiotem. W przypadku bydła to jest byk rasy belgijskiej, niebieskiej. On jest jakieś 10 lat temu owocem doboru selektywnego, który też jest jakąś ingerencją w genom i no te byki też są nienaturalnie muskularne, też mają kilkadziesiąt procent więcej masy mięśniowej, przez co już na etapie cielaka mają potworne zwyrodnienia i bardzo cierpią. No ale my patrzymy na nie na chodzący zasób mięsa, który skonsumujemy. Natomiast trzeba pamiętać to, co powiedziałem na początku, że krowy i świnie mają głęboko rozwinięte życie wewnętrzne, są zwierzętami bardzo głęboko społecznymi i przejawiają bardzo dużo zachowań, jak każde inne społeczne zwierzę, to znaczy budują więzi emocjonalne, przywiązują się, bawią się, są bardzo, mają dużo zachowań eksploracyjnych, są ciekawskie, wokalizują, komunikują się językiem ciała i wokalizacjami, więc rozmawiają ze sobą, zawierają przyjaźnie, mają cechy temperamentu, krowa alfa na pastwisku podejmuje samodzielnie, odpowiedzialnie decyzję, kiedy z tego pastwiska iść do zagrody w momencie, kiedy widzisz, że się zbliża burza, więc mają mocno rozbudowane sferę duchową czy psychiczną, mentalną sferę. To wszystko jest kompletnie ignorowane, zapomniane, niezauważone, a jeżeli nawet jest zauważane, to jest na tyle spychane w nieświadomość. No, krowy i świnie są
na jednym z najbardziej inteligentnych ssaków społecznych z naszego najbliższego otoczenia, a zarazem są najbardziej niewidocznymi zwierzętami, bo robimy wszystko, żeby ich nie zauważać językowo, przestrzennie i tak dalej. Zapraszam do czytania książki Dariusza Gzyry na ten temat. Dziękuję bardzo. Chciałbym jedną rzecz dopowiedzieć, że o ile mają całe spektrum różnych emocji i możemy się tylko domyślać, jak bardzo wyostrzonych, zakładamy, że bardzo, chyba słusznie, to oni mają pewnych narzędzi, które ludzie czasem stosują, żeby znieczulić się w sytuacjach skrajnych. To znaczy, abstrahując już od prawdziwości religii, to jednak używają ludzie często tego narzędzia jako znieczulacza i potrafią tam znaleźć coś, co nazywają nadzieją, co niektórym przynajmniej jednostkom pomaga przetrwać i w jakiś sposób łagodzi nawet skrajne sytuacje. Abstrahuję w tym momencie naprawdę od tego, jak sam oceniam systemy religijne i prawdziwość, wiarygodność. To empirycznie chyba jest dosyć dobrze dowiedzione, że to może być odskocznia. Zwierzęta prawdopodobnie tego nie mają z dużym prawdopodobieństwem, więc zawsze są w tym uwięzione, w tym tu i teraz, może nie w takim precyzyjnie punktowym tu i teraz, ale nie mają tej perspektywy, już na pewno nie jest chatalogiczną, więc w tym sensie odczuwają to, co ich doświadcza w danym momencie w pełni. Nie mogą tego w żaden sposób wynegocjować właśnie, jakoś zapośredniczyć jakąś ideą, dzięki której to cierpienie nabrałoby jakiegoś sensu na przykład. Nie, one po prostu cierpią, one po prostu odczuwają czasem skrajny ból, ponieważ w chowie przemysłowym ten ból prawdopodobnie jest permanentny. To nie jest ból, od którego można uciec, tylko on po prostu staje się tak naprawdę całym życiem. Ja bym tylko polemizowała z tym tu i teraz w takim sensie, że słonie mają na przykład bardzo bogatą pamięć, prawda, i wyleczyć z traumy jest ogromnie trudno. Ja się zmagam już 8 lat z traumą mojej kotki. No, koty mają też ciekawe osobowości. Ale właśnie, bo o pewnych przypadkach właśnie choćby tych psach, kotach będziemy rozmawiać nawet z czułością. Gdzieś one mają zupełnie inny status niż tak zwane zwierzęta hodowlane. Bardziej są widoczne w naszym życiu. Często mają właśnie taki status wręcz domownika domu. I tu wracając do książki wspomnianej przez Marcina, dziękuję za świńskie oczy, jedno mnie tak dotknęło bardzo, że są, prawda, aktywiści, którzy jednak mówią, nie, to co się dzieje ze zwierzętami, tymi tak zwanymi domowymi, to też jest gehenna, prawda? Są przecież rozmnażane, czy są wręcz produkowane pod człowieka bez żadnego nastawienia na ich dobrostan. Darku, ratuj, to co z tymi naszymi psami i kotami? Czy mogę bezkarnie trzymać moją kotkę na kolanach, czy jednak tutaj dokonuję pewnego nadużycia? To zależy od ciebie ostatecznie. To ty musisz odpowiedzieć na to pytanie. Ja ci tutaj do końca nie pomogę. Natomiast mogę mieć jakieś myśli dookoła tej twojej ewentualnej decyzji. Jak widzę tam, nie wiem, widzę kawałek ogona, czy go sobie wyobrażam, pewnie tam gdzieś jest kawałek ogona tego kogoś, kogo trzymasz na kolanach. Więc już zdecydowałaś, już masz tą odpowiedź. Ale oczywiście ludzie odpowiadają różnie. Chyba trzeba by było zacząć od tego, że te relacje rzeczywiście są potrzebne, znaczy tego nie da się zakwestionować, w tym sensie, że naprawdę możemy mieć wiele korzyści z takich relacji, to się wydaje zupełnie jasne. Zdrowotne, chociaż tutaj badacze się oczywiście będą spierać, na ile rzeczywiście to ma bliska relacja z na przykład kotem czy psem ma jakieś właściwości terapeutyczne, no spierają się, ale można mówić, że jest nad czym się spierać, coś tutaj w tym jest. Czy też jakieś takie korzyści, które nazwałbym społecznymi, prawda, w sensie mediacji w relacjach pomiędzy ludźmi, te słynne spacery, gdzie dopiero na spacerze się z kimś zaczyna rozmawiać i tak dalej. No to jest też dosyć dobrze zbadane w ramach antropozoologii, więc jakby tutaj tego, że to może być potrzebne i korzystne, to chyba nie zakwestionujemy, no ale wciąż poruszamy się oczywiście w ramach
takiego utylitarnego traktowania, prawda? No bo to, że to słowo potrzebne wskazuje nam na to, że to jest utylitarne traktowanie. Do czegoś ich potrzebujemy, bo zdrowie, bo relacje społeczne, bo coś tam. Okej, okay. I oczywiście ludzie na ten problem reagują bardzo różnie, to znaczy niektórzy, chyba największy odsetek w ogóle aktywistów, aktywistek, czy ci z głównego nurtu będą protestować raczej przeciwko rozmnażaniu niektórych ras zwierząt. To znaczy tych szczególnie ras, w których przypadkach prawdopodobieństwo, że to zwierzę po narodzinach będzie cierpieć wcześniej czy później, przeważnie wcześniej, jest duże, że one jakby są już zaprogramowane na kalectwo, zaprogramowane na jakiś rodzaj choroby, a więc cierpienia, bólu i niskiej jakości życia, tak to moglibyśmy powiedzieć. Więc to jest dosyć bezpieczny protest, no bo wiadomo, chyba z tym się wszyscy zgadzają, że jeśli ktoś dosłownie walczy o oddech, bo ma taką twarzoczaszkę, tak płaską, że te wszystkie kanały, które normalnie... Brachycefalia. Brachycefalia, dokładnie. No to jeśli o tym mówimy, to trzeba być idiotą i złym człowiekiem, nie wiem, jak jeszcze prościej mógłbym nazwać kogoś, kto wciąż upierałby się, że taka istota może mieć normalne życie i że trzeba ją rozmnażać. I to też znajduje to przekonanie, że tu jest duży problem moralny, znajduje odzwierciedlenie też powolutku w prawodawstwie. Są takie kraje, gdzie już się o tym bardzo zaawansowany sposób mówi, żeby takich zwierząt nie rozmnażać. Ale to jest dosyć bezpieczna sfera protestu, powiedziałbym tak. Druga jest taka, że niektórzy protestują przeciwko rozmnażaniu zwierząt tak zwanych domowych, towarzyszących w ogóle, dlatego że życie czeka na opiekę. To życie jest w schroniskach, domach tymczasowych. To życie jest powielone w dziesiątkach tysięcy zwierząt, które nie mają żadnej nadziei, czekają często skulone w kącie na betonie. Znów przerażający obrazek i znów to, że no faktycznie, no to co mówi między innymi dr Sumińska, także jest po prostu niemoralne rozmnażać nowe zwierzęta, czy z premedytacją powoływać je do życia, skoro mamy już ogromną pulę życia, które czeka na opiekę i nie może się doczekać. Po prostu cierpi cały czas i nikt nie przychodzi nawet spojrzeć na to. No to kompletnie dramatyczna, smutna, przerażająca historia, więc no, faktycznie, jeśli tak pomyśli, no to każde, i to już niezależnie od tego podziału na pseudo i prawdziwe hodowle, każde rozmnażanie będzie problematyczne. Ja w to wierzę, rzeczywiście tak myślę, że każde rozmnażanie jest w tym sensie problematyczne, ale są też tacy, którzy idą jeszcze dalej i mówią, problemem jest w ogóle proces udomowienia, domestykacji, kontynuacja tego procesu jest zła. Dlaczego tak mówią? Nie dlatego, że historycznie rzecz biorąc ona zawsze była zła, w sensie zawsze kończyła się jakąś formą uprzedmiotowienia, tego co mówi Naomi Klein i wielu innych określeń, które moglibyśmy do tego procesu zastosować, ono faktycznie było krzywdzące. Od początku w zasadzie w jakiś sposób. Dawało pewne przywileje też, ale często wiązało się to z wielkim kosztem posiadania takiego przywileju, bycia przy człowieku. Więc mówi się o tym, że ostatecznie one i dzisiaj jako spadkobiercy tej całej złej historii są po prostu zniewolone. W tym sensie zniewolone, że potencjalnie mogą być decydentami swojego życia. To jest ten przykład krowy, o której Marcin wspominał. No, wspaniały przykład kompetencji, prawda? Kompetencji życia w swoim środowisku, to ja decyduję, kiedy idę. Bo widzę, tak, co się dzieje, umiem rozpoznać swoją sytuację i wiem, kiedy odejść, schować się na przykład, bo będzie padać. Więc oczywiście na tej samej zasadzie i kot i pies są decydentami, czy potencjalnie mogą być decydentami swojego życia, ale jednocześnie w kulturze bardzo często tę ich wolę się lekceważy lub wręcz po prostu człowiek staje w poprzek tej ich woli. Czyli w zasadzie jako decydenci potencjalnie pełnoprawni są pozbawieni prawa głosu. Nie mogą o sobie decydować. O w czym to widać? No, nie mogą zrobić, przepraszam, jeśli kogoś to urazi, naprawdę, ale nie mogą zrobić kupy wtedy, kiedy chcą. Idą tam, gdzie człowiek chce. Oczywiście te relacje mogą być różne i są, ale zakładamy tą najgorszą wersję. Idą tam, gdzie prowadzi smycz, czy podpięte na szelki, czy na obroże, nieważne. Czy się rozmnażam, czy nie, decyduje ktoś inny. Co będę jadł, decyduje ktoś inny. W zasadzie we wszystkich tych dziedzinach miały
są, może tak, z natury są zdolne do bycia decydentami, ale nie mają możliwości społecznych bycia decydentami. W tym sensie oczywiście mówi się, że są zniewolone. Mówi się także, że są po prostu niedostosowane do życia. Nie wszystkie, pewnie trzeba by było powiedzieć, ale małe rasy psów, dwukilowy, trzykilowy piesek, który łamie sobie nogę, jeśli skacze z sofy na parkiet, chyba można powiedzieć, że jest niedostosowany do życia, albo takie, które są podatne na krzywdę w zasadzie przy każdym wyjściu, tak? Ponieważ ich rozmnażanie polegało na wyborze pewnych cech ich ciał, na przykład większej agresji, podatności na agresję, czy jakiejś ogromnej potrzeby ruchu, ponadprzeciętnej potrzeby ruchu, ale znowu społecznie się tego im nie zapewnia. Z braku możliwości albo chęci. Więc w tym sensie one często po prostu lądują jako ktoś bardzo czujący, może nawet bardziej czujący niż człowiek, w tym sensie, że nie mogą wybiec myślami i sobie zracjonalizować, ale jednocześnie nie mogą od tego w żaden sposób uciec. No oczywiście można tutaj mówić o zniewoleniu, prawda? I mówi się o tym, ale stosunkowo niewielu teoretyków mówi o tym w taki mocny sposób. Gary Francione jest tutaj klasycznym przykładem, amerykański teoretyk i prawnik, prawda, który jest abolicjonistą, którego w Zoopolis nazywa się ekstynkcjonistą, właśnie dlatego, że on chce końca rozmnażania tych zwierząt, zakończenia procesu domestykacji w ogóle, dlatego, że jego koszty dla zwierząt są zbyt duże. Niezależnie od tego, że nie dla wszystkich zwierząt, jak weźmiemy ten proces ogólnie, to te koszty są zbyt duże, żeby je kontynuować. Oczywiście cała odpowiedź na tą krytykę istnieje, nie mamy czasu, żeby powiedzieć, ale chcę tylko powiedzieć, że te reakcje w przypadku tych zwierząt są bardzo różne. Jest takie stopniowanie krytyki procesu udomowienia i realizacji tego procesu dzisiaj. Nie jesteśmy tutaj jednomyślni. Wciąż się ruch prozwierzęcy spiera. Tak ten ruch oddolny, jak i teoretycy tego ruchu. Marcinie, to co powiedział Dariusz trochę uruchamia następne pytanie, no bo w tej relacji człowiek-pies albo kot-człowiek pojawia się pytanie, kto bardziej korzysta i kto bardziej kogo potrzebuje. No tutaj Darek wyczerpał prawie że tą tematykę, rzeczywiście podając dużo przykładów, ja tylko mogę uzupełnić jakieś te szczegóły. Faktycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostateczne konsekwencje udomowienia, domestyfikacji, no to wcześniej przeze mnie tutaj dyskutowane krowy, świnie czy kury zapłaciły chyba najwyższą cenę za udomowienie swoim własnym życiem. Zresztą zachęcam Państwa do czytania książek takich jak Farmageddon, Filipa Limberiego, szefa Compassion, czy Osobowość na talerzu, Barbary King. To jest tam bardzo ciekawie opisane od strony żyjących, czujących, doświadczających jednostek, jakimi są krowy i świnie. A psy i koty no w ostatecznym rozrachunku skończyły bardzo podobnie, tylko w wypadku psów i kotów doszło do selekcji takiej osobników, gdzie wyhodowaliśmy sobie rasy, które arbitralnie są bardziej modne, a niektóre mniej modne. No, najgorzej skończyły chyba rasy mieszane. Jeżeli by się cofnąć w czasie do początków udomowienia, jak dobrze pamiętam, to mniej więcej 12 do 17 tysięcy lat temu, czyli powiedzmy optymalnie 15 tysięcy lat temu zaczął się udomawiać pies, a jakieś 9 tysięcy lat temu kot, jeżeli wierzyć doniesieniom archeologicznym. Na początku tego procesu koty i psy czerpały całkiem sporo korzyści z przystosowania się do środowiska ludzkiego, które oferowało im o wiele łatwiejszy dostęp do pożywienia i mniej zagrożeń, jeżeli chodzi o presję środowiska naturalnego. Ale współcześnie rzecz biorąc, kiedy człowiek zaczął selekcję osobników i ingerencję w genom gatunków psa i kota domowego metodą doboru hodowlanego, no to ta początkowa korzyść psa i kota straciła rację bytu, dlatego że my sobie teraz zredukowaliśmy te psy i koty do zabawek, które, nie mówię o wszystkich ludziach i o wszystkich też
opiekunach i opiekunkach, bo tutaj mam na myśli właścicieli, właścicielki, które nabywają te zwierzęta jako takie żywe atrakcje, które znowu zaspokajają jakieś drugo-trzeciorzędne potrzeby, na przykład dowartościowania się, czy jeżdżenia na wystawy i nadal czerpania jakiejś emocjonalnej, prywatnej satysfakcji z tego, że ma się wyjątkowy okaz, jakieś charyzmatyczne zwierzę, które czyni mnie, człowieka, jego właściciela kimś wyjątkowym. Więc w ostatecznym rozrachunku myślę, że psy i koty skończyły bardzo źle. Może nie jest to taki permanentny ból, jak mówi Darek, w przemysłowej hodowli, gdzie rzeczywiście od urodzenia do śmierci te zwierzęta non-stop czują niewiarygodne cierpienie psychiczne, bo nie wiedzą, nie znają sensu, celu, nie wiedzą, są tu i teraz uwięzione w tym cierpieniu, prawda? Nie są w stanie oczekiwać, nie planują, nie wyobrażają sobie kontekstu. A psy i koty, dlaczego skończyły ostatecznie źle? Bo pomimo tego kilkutysiącletniego procesu udomowienia, mamy potężny problem bezdomności psów i kotów, mamy problem z przepełnionymi schroniskami, z doraźnymi modami, na przykład na rasy brachycefaliczne, co jest torturowaniem w moim prywatnym mniemaniu zwierzęcia od narodzenia do jego śmierci, też bolesnej i związanej z ogromną ilością różnych dysfunkcji fizycznych i behawioralnych. Więc biorąc pod uwagę bezdomność, przepełnienie schronisk, brak systemowej jakichś systemowych narzędzi do kastracji i sterylizacji i zarazem też niechęć pewnego jakiejś grupy właścicieli i opiekunów tych zwierząt do tego, żeby sterylizować, kastrować zwierzęta, plus uznanie wypuszczanych kotów za gatunek inwazyjny. Te wszystkie problemy dnia dzisiejszego i nie tylko z perspektywy polskiej, ale jakby wziąć pod uwagę jeszcze perspektywę europejską, to jak pojedzie się na południe, na południowy wschód Europy, tam całe hordy bezdomnych psów przecież umierają z głodu. I gdy wziąć pod uwagę zamożność danego kraju, jaki jest stosunek właśnie prawa, ustawy, czy opieki weterynaryjnej w danym kraju, no to uważam, że w ostatecznym rozrachunku nasza bezmyślność ludzka i to przedmiotowe traktowanie spowodowało, że udomowienie jest mniej czy bardziej zamaskowanym, ale nadal cierpieniem. Zwierzęta nie osiągnęły żadnego sukcesu, który początkowo może i czerpały. No nie mówię tutaj o owcach, krowach czy innych zwierzętach hodowlanych, tylko o tych towarzyszących. To byłoby takie uzupełnienie słów Dariusza. Drodzy panowie, to o czym panowie mówią, to też jest cały czas opowieść o pewnej relacji, prawda? Człowiek, zwierzę, zwierzę, człowiek. Jak tu już parę razy było powiedziane, problem tkwi też w języku i być może właśnie przez to, że mówimy o człowieku i o zwierzęciu albo człowieku wobec zwierzęcia, czy zwierzęciu wobec człowieka, wchodzimy w te wszystkie problemy. Jest określenie, czy takie próby językowe, które próbują to złagodzić. Proszę powiedzieć, jak panowie sądzą, dlaczego niektórych tak bardzo niepokoi określenie pozaludzkie zwierzę? Jedna z takich prób, prawda, w których staramy się zrezygnować z tego takiego binarnego języka podziałów i ostrych podziałów. Chociaż nie do końca. Szczerze wolę sentientów, no ale co takiego jest drażniącego w pozaludzkim zwierzęciu? Pamiętają Państwo, jak nie tak dawno przez media przetoczyły się takie, powiedziałabym, wręcz historyczne wypowiedzi niektórych i publicystów, i polityków, polityczek pod tym, o czym ta dziwna kobieta mówi, pozaludzkie zwierzę? No tak, to tę grupę można nazwać nieukami. Równie dobrze, no bo przecież to określenie nie jest niczym nowym, to znaczy oczywiście w naszej dziedzinie, czyli w ramach studiów nad zwierzętami, to jest zupełnie standardowe określenie i ono jest obecne w literaturze od kilkudziesięciu lat, a w tej zachodniej literaturze ono jest obecne dosłownie od XIX wieku, od drugiej połowy XIX wieku, więc
No, gdyby ktoś więcej czytał i się tym interesował i próbował być chociaż trochę ekspertem, no to, to pewnie by tak nie powiedział, no ale oczywiście najczęściej komentują, czy często komentują te kwestie relacji międzygatunkowych ludzie, którzy po prostu w nie zajrzeli, nie przemyśleli tego. Te komentarze są często no, straszliwie powierzchowne. No to już nie mówię, że są nudne, są denerwujące poprzez taką swoją płaskość, taką, tam nic nie ma. Ta krytyka jest taka bezsilna, ta ich krytyka. Więc to jest przerażające, bo przydaliby się nam lepsi krytycy. Dla nas samych byłoby to dobre, gdyby ci ludzie mieli po prostu fantastyczne argumenty, które się nie zgadzają zupełnie z naszą wizją świata, ale to się rzadko spotyka. Ja w ogóle uważam, że to nawet nie tylko w tym momencie, kiedy nazywamy je pozaludzkimi, one są czymś niepokojącym, niewygodnym, ale w ogóle są czymś niepokojącym, niewygodnym. Ja je nazywam i bez najmniejszych wątpliwości najbardziej wywrotowym elementem tego świata. Właśnie dlatego, że są najbardziej wywrotowym elementem tego świata, sam się tym zajmuję, ponieważ to jest arcyciekawe. Zmiana społeczna, która ma ich dotyczyć, jest najtrudniejszą zmianą społeczną, która kiedykolwiek była zapoczątkowana. W zasadzie nigdy nie okazała się dotychczas sukcesem. Są najbardziej wywrotowym elementem świata, dlatego że są po prostu fundamentem cywilizacji. Nie w tym sensie, że wolontaryjnie ją tworzyły, czy je tworzyły, ale w tym sensie, że ich eksploatacja i krzywda jest fundamentem cywilizacji. Najdosłowniej również, nie tylko w sferze symbolicznej, ale i najdosłowniej poprzez te tysiące różnych substancji, dzięki którym budujemy swój świat. Właściwie w każdym aspekcie życia, który sobie jesteśmy w stanie w tej chwili przypomnieć. Więc oczywiście, kiedy zaglądamy do tego fundamentu i próbujemy usunąć te elementy krzywdzącego wykorzystania zwierząt, no to te fundamenty zaczynają drżeć. Całkowicie przewidywalna i normalna reakcja. Mamy takie aksjologiczne trzęsienie ziemi. No, robimy naprawdę grube przewartościowanie. Robimy ten U-turn taki zawrót do tyłu z wieloma rzeczami. To zwykle jest trudne. To jest trudne, jak się jedzie na rowerze i to jest trudne, kiedy się robi rewolucję i zmianę społeczną, więc w ogóle to nie jest dziwne, że są elementem wywrotowym. Ale jeszcze w innym sensie powiedziałbym, że one są niewygodne i niepokojące, dlatego że ich obecność jest niezwykle wymagająca. Chyba nie przepadamy za takimi sytuacjami, kiedy ktoś od nas wymaga czegoś takiego, co nie jest zbytnio w cenie we współczesnym świecie, mianowicie uważność, o której przecież tyle Olga Tokarczuk ostatnio mówiła, ale nie tylko Olga. Są wymagające, jeśli chodzi o komunikację. Musimy się naprawdę postarać, żeby zrozumieć ich język, głównie język pozawerbalny, język ciała. Musimy sami nauczyć się mówić, musimy naprawdę dobrze się komunikować, żeby te relacje ułożyć dobrze. To nie jest takie proste, nikt tego nie uczy na w zasadzie na żadnym etapie edukacji. Są wymagające w tym sensie, że wymagają troski, jako że tutaj nawiązanie do tego, co mówiłem wcześniej, wiele z nich jest rzeczywiście uzależnionych od człowieka i nie potrafiłoby żyć poza z człowiekiem, w związku z tym one stale wymagają jakiegoś rodzaju troski, jakieś przekonania o tym, że jesteśmy za nie odpowiedzialni. To jest pewien bagaż, który nie zawsze, mam wrażenie, łatwo jest nieść. No i wymagają oczywiście, choćby w sferze teorii, ale i w praktyce społecznej, no tego straszliwego obowiązku dbania o sprawiedliwość w tym kontekście międzygatunkowym. To znów nie jest proste. Zauważcie Państwo, że nigdy nie udało się uczynić świata sprawiedliwym, ani wymyślić dobrej teorii sprawiedliwości, nawet jeśli zawęzimy to do relacji międzyludzkich. Więc to najwyraźniej nie jest jedno z naszych naturalnych zdolności, skoro tego nie potrafimy zrobić. I teraz spróbujemy to zrobić na jeszcze wyższym levelu, wchodząc w relacje międzygatunkowe. W tym sensie próbujemy, że jak wchodzimy w te relacje, to pojęcie sprawiedliwości się nam rozpycha i chce ogarnąć również te relacje, no ale my nie wiemy, co z tym zrobić. Więc ostatecznie lądujemy w takiej niewygodzie obecności zwierzęcia. Z takim kimś, kto jest pod wieloma różnymi względami wymagający. Oczywiście niektórzy sobie z tym znakomicie radzą. Znam takie osoby, które wręcz się realizują poprzez uważność, komunikację, troskę, sprawiedliwość. No to są najpiękniejsze osoby, jakie spotkałem w życiu w ogóle. Ale oczywiście
może tyle tych osób spotkałem w życiu. To jest bardzo rzadka przypadłość, rzadka umiejętność. Większość tego nie potrafi, całkowicie lub częściowo. No i na koniec oczywiście, gdybyśmy chcieli przewalczyć te wykluczenia, o których przecież mówimy od tak dawna, wykluczenie sentientów pozaludzkich czy zwierząt pozaludzkich zdolnych do odczuwania, no to zakładając, że to jest modelowy przykład wszelkich innych wykluczeń, no to musielibyśmy jednocześnie przewalczyć każde inne międzyludzkie wykluczenie, prawda? Bo skoro te zwierzęta pozaludzkie są wciąż na dole hierarchii, załatwilibyśmy sprawę sprawiedliwości, troski, uważności, komunikacji na tym poziomie, no to automatycznie ta zasada domina, o której mówiłem podczas swojej pogadanki, że obowiązywałaby nas ta zasada domina i musielibyśmy potraktować inne grupy ludzkie w podobny sposób, chyba żebyśmy uznali, że zwierzęta są wyżej w hierarchii, co przychodzi nam historycznie bardzo trudno, więc raczej jest mało prawdopodobne, że szybko to zrobimy. Więc to mi nas szybko przychodzi do głowy, przynajmniej można by to mnożyć, ale to pytanie jest znakomite. To pytanie, dlaczego one są niewygodne i dlaczego niepokoją, to jest jedno z lepszych pytań, jakie ja w ogóle w życiu usłyszałem. Na ten temat można po prostu napisać książkę, moim zdaniem. To jest trafione w sedno. Marcinie. Właśnie Dariusz mówi wszystko to, co chciałem powiedzieć, ale chciałem dokładnie zakończyć. To jest idealne pytanie na napisanie pracy doktorskiej co najmniej. Dlaczego zwierzęta są niewygodne, nas niepokoją? Zarówno kategoria czy termin zwierzęta pozaludzkie i w ogóle zwierzęta jako osobnik, jako populacja, jako istniejący jakiś rodzaj innego wokół nas, obiektu, podmiotu, jakkolwiek go nazwiemy. No to cóż by tutaj dodać? Faktycznie jesteśmy uwarunkowani przez te znowu 2,5 tysiąca lat konkretnymi takimi dużymi zwrotami, powiedzmy humanistycznymi, które na różne sposoby również arbitralnie uzasadniały naszą wyższość, naszą dominację, naszą władzę. Jakieś przypadkowo wybrane, dzisiaj wiemy, że to są arbitralne cechy poznawczo-emocjonalne. Setki tysięcy lat temu to były jakieś uznane takie rdzenie podmiotowości ludzkiej, myślenie abstrakcyjne, odczuwanie jakichś rodzajów doznań, czy w ogóle posiadanie doświadczeń, rozpoznawanie sensów czy znaczeń, później odnoszenie się do myśli chrześcijańskiej, która na swój sposób inaczej uzasadniała wyjątkowość człowieka, zresztą też w odniesieniu do Arystotelesa, jeżeli wziąć pod uwagę świętego Tomasza. Kartezjusz był kolejnym przełomem i zwierzę jako maszyna, a człowiek jako res cogitans. No, prawodawstwo pewnie też w jakiś sposób wzmocniło to do dnia dzisiejszego myślenie o wyjątkowości człowieka na tle zwierząt, a te 2,5 tysiąca lat permanentnego przekonywania życia w takim przekonaniu, w takim micie, że dominujemy, że mamy władzę i faktyczna dominacja poprzez rozwój po prostu kultury, cywilizacji, czyli osiągnięć technologicznych, informacyjnych, ta realna dominacja, do tego stopnia nią przesiąknęliśmy, że chyba nie jesteśmy w stanie trochę, przynajmniej znakomita większość, bo ja również mógłbym na palcach policzyć osoby, które mają w sobie tą pokorę, szacunek, empatię, wrażliwość i biocentryczne spojrzenie, jako na fragment łańcucha, fragment kolistości czy sfery życia, a nie ukoronowanie tego życia. Więc jeżeli ktoś mówi, że jestem zwierzęciem ludzkim, ale zwierzęciem, a ja jestem bardzo bezrefleksyjnie zanurzony w tym myśleniu dominującym, kontrolującym, modyfikującym świat żywych form, to no, budzi się we mnie jakiś rodzaj dysonansu, sprzeciwu, niewygody, być może złości po prostu. Ale to też nawet ta dominacja nie jest tylko przez wielkich myślicieli przecież propagowana, bo jeżeli wziąć pod uwagę masową kinematografię i chociażby 30-40 lat temu filmy, horrory z wykorzystaniem zwierząt, szczęki, pająki, plagi, zwierząt, które są symbolem
przyrody, sił, żywiołów, które nas niszczą, zabijają, są niebezpieczne, generalnie istnieją po to, żeby je albo ujarzmić, stanąć wobec tej przyrody w sposób agresywny, ewentualnie uciec, przeorganizować się i zaatakować, ale ostateczną reakcją na przyrodę jest jej ujarzmienie, udomowienie, oswojenie, generalnie relacja podległości, subordynacji przyrody względem człowieka, czyli pełna dominacja nad przyrodą. No i jeżeli ktoś mi mówi, że ja nagle jestem elementem tego, co należy dominować i kontrolować, to automatyczną wręcz reakcją jest niezgoda, bunt. Jak można mi mówić, że jestem zwierzęciem, jeżeli ja to coś zjadam, ubieram się w to, trzymam na łańcuchu przy budzie i ja decyduję, jak powiedział Dariusz, kiedy to coś zje, a kiedy to coś umrze, bo ja też mogę o tym decydować. A jeżeli wziąć pod uwagę kulturę wysoką, no to jak Richard Melville przedstawił w Moby Dicku wieloryba jako tą siłę złą, z którą należy walczyć i która jest zagrażającą, przemożną mocą, gdzieś pływającą, mityczną. I to był 1850 rok, mniej więcej, Melville, Moby Dick. Równe 100 lat później, co napisał Hemingway, Stary człowiek i morze, walka z marlinem, pływającym tam rekinem, z tym takim szpikulcem. Po raz kolejny mamy żywioł, akurat w obydwu przypadkach żywioł morski, który chyba najdalej wyeksploatował Joseph Conrad. Akurat tam może jądro ciemności to nie jest dżungla kongijska jako główne zagrożenie, ale nadal kontekst to jest ciemność, nie jakiś rodzaj chaosu, mroku, czegoś niezrozumiałego. A jak mówił Antoni Kępiński, umysł ludzki boi się najbardziej tego, co nie rozumie, czego nie rozumie, więc jeżeli nie rozumiem, to mogę to zdominować siłą i sprawa jest rozwiązana, nie muszę rozumieć. To może jest taka perspektywa, nie wiem, psychologiczna na poziomie jednostkowym, a na poziomie systemowym zwierzęta nas o tyle niepokoją, bo systemowo, czyli instytucjonalnie, ekonomicznie, my widzimy w nich znowu surowiec, instrument, na którym możemy skorzystać. Jeżeli już dominuję nad czymś poza mną, moim otoczeniem i uprawiam to, tworzę kulturę uprawiając, ujarzmiając żywioły, no to dlaczego ich nie utowarowić i nie poprawiać swojego komfortu życia? Więc myślę, że zwierzęta o tyle niepokoją od strony ekonomicznej, że niepokoją, jak lepiej na nich zarabiać, jak jeszcze więcej je wykorzystać. No pewnie są takie sytuacje, kiedy zwierzęta niepokoją równocześnie jako te, które dzięki badaniom nagle okazuje się, że są podobne do mnie, jakoś mnie przypominają i tu mam na myśli znowu krowy czy świnie. Pierre Rybarczyk to był badacz procesów poznawczych u krów, a zdaje się Helen Proctor badała świnie, okazało się, że one mają osobowości bardzo zbliżone do nas. Ale jest ten dysonans, bo z drugiej strony są najbardziej niewidoczne znowu i najchętniej i najczęściej zjadane, więc a takich schizofrenii moralnych można by, jak powiedział Dariusz, mnożyć dużo. Jeszcze jedną rzecz bym dodał, jeśli pozwolicie. To znaczy trzeba też pamiętać, że prawdopodobnie, wydaje mi się, że to jest ciekawa, działa maszyna antropologiczna, to znaczy wytwarza się człowiek na kontraście ze zwierzęciem, prawda? I teraz, kiedy zacieramy ten kontrast i tą grubą krechę próbujemy jakoś wygumkować czy osłabić, no to automatycznie sypiemy piasek w trybie tej maszyny i ten człowiek przestaje się wytwarzać, czuje się zagrożony poprzez to, że nie ma się z kim skonfrontować, a właściwie z czym skonfrontować i zbudować swojej tożsamości na odmienności, tak, na odmienności ze zwierzęcością. To, żeby nie przedłużać, tylko tak. Mam jeszcze jedno pytanie, które no w jakimś sensie trochę podsumowuje, a trochę zapowiada następne nasze rozważania. Chodzi mi o tą relację pomiędzy naszym stosunkiem do zwierząt a klimatem.
bo w wielu wypadkach, prawda, wiele badań pokazuje, że choćby hodowle te wielkopłaciowe, przemysłowe, one są nie tylko tą wieczną treblinką dla zwierzęcia, istot, prawda, pozaludzkich, nie tylko są naszą winą, czyli powiedziałabym taką zmazą istot ludzkich, ale są też ogromnym zagrożeniem dla klimatu. Wydaje mi się, że jest to taki temat bardzo ważny, o którym też specjaliści wiedzą, ale jednak ciągle spotkać można ludzi, którzy powiedzą, no dobrze, dobrze, ale przecież ja lubię mięso, przecież mięso jest zdrowe, może nie przesadzajmy, no skoro załóżmy nie jeżdżę samochodem, to czasami mogę zjeść stek i nic się złego nie dzieje. Więc na koniec chciałam panu spytać, co się złego dzieje? Ja jestem w takiej sytuacji, jak przed chwilą był Marcin, to znaczy po tym wczorajszym wykładzie Marcina, no ciężko coś dodać na ten temat, bo to był naprawdę gęsty wykład naładowany danymi i po prostu trzeba by było go w tej chwili odtworzyć i wiedzielibyśmy, ale no skoro go nie odtworzymy, no to trzeba jakoś kombinować, spróbować powiedzieć coś nowego. Będzie ciężko. Ja nie wnikam bardzo w te sprawy klimatyczne. Wydaje mi się, to nie dlatego, że każdy z nas ma jakąś ograniczoną możliwość przerobu intelektualnego i czasowo jesteśmy wszyscy ograniczeni i tak dalej, więc te kwestie klimatyczne nie są moim obszarem, którym czuję się ekspertem, ale ja zawsze czuję niedostatek w dyskursie o tym, czuję niedostatek świadomości tego, że eksploatacja zwierząt udomowionych odbija się bardzo negatywnie na życiu zwierząt tak zwanych wolnożyjących i dzikich, że mówi się znacznie częściej o tym, że ta eksploatacja może ostatecznie zagrozić nam. No to zrozumiałe, no bo to nas dotyczy, to się o tym mówi najczęściej, ale kto wie, czy nie większą tragedią jest utrata tego, co pozaludzkie i wolno żyjące. Większą w tym sensie, że przecież tam rzeczywiście jest bioróżnorodność, tam jest wiele form życia, a każda z nich jest unikalna, niepowtarzalna, więc ta strata być może jest nawet większa. Nie wiem, nie lubię tego porównywać, nie umiem, ale nie wykluczam, że jest większa w każdym razie. I tego przełożenia widzę trochę za mało w dyskusjach klimatycznych, bo to, że eksploatacja na masową skalę zwierząt dla mięsa, ale również dla mleka, mniej dla jajek, jest jednym z głównych czynników napędzających kryzys klimatyczny, to chyba już wiemy bez wątpienia. Możemy się kłócić tylko o poziom tego wpływu, czy to będzie ileś tam procent, czy ileś 10%. To wszystko można podsumować w prosty sposób. To jest jeden z głównych czynników negatywnego wpływu na klimat. Po prostu. Jak bardzo dyskutujmy, ale jeden z głównych. Więc to jest w zasadzie już wiadome. To kolejne raporty po prostu to potwierdzają. Myślę, że Marcin to potwierdzi. Więc ode mnie tylko tyle, króciutko tym razem. No więc jeżeli miałbym tak też bardzo krótko powiedzieć, odnieść się do tego, co powiedziałem wczoraj i tutaj do pytania. Mamy informacje, posiadamy wiedzę na temat szkodliwości przemysłowej hodowli, chowu intensywnego, a mimo wszystko ludzie to ignorują, to ja bym tutaj zwrócił uwagę na kilka takich bardzo najbardziej wrażliwych problemów, czyli braku powszechnej edukacji od najmłodszych lat, rzetelnej i uczciwej edukacji. I to jest problem zarówno związany z fatalnie przygotowaną podstawą programową nauczania na każdym poziomie od szkoły podstawowej aż po szkoły wyższe. I no tutaj to się wiąże z brakiem, powiedzmy, nie wiem, dobrej woli, przekonań, też kadry dydaktycznej, dlatego że niestety spotkałem i znam osobiście osoby, które będąc wykształconymi biologami i geografami, mówią, że nie wierzą w coś, co nie jest kwestią wiary w ogóle, bo tak jakby powiedzieć, że się nie wierzy w tabliczkę mnożenia albo nie wierzy się w prawo, nie wiem, powszechnego ciążenia, nie wierzy się w zmiany klimatyczne. I
Dalej idąc, nie wierzy się też, że te zwierzęta cierpią. Przecież tak funkcjonuje cywilizacja, odkąd fermy przemysłowe się pojawiły i się buduje jeszcze większe megafermy, więc gdyby coś było nie tak, coś było złego, to nie powstawałyby te zjawiska, nie powstawałyby takie zabudowania i tak by to nie wyglądało. Więc to kwestia edukacji, ekologicznej edukacji, edukacji związanej z klimatycznej, edukacja o lokalności, o tym, o śladzie węglowym i o tym, żeby konsumować to, co lokalne i to, co wyprodukowane, wyhodowane z wszelkimi wskazaniami dobrostanu. Tutaj z kolei z pułapką jest kwestia też sama dobrostanu, bo dobrostan też się wykorzystuje jako usprawiedliwienie cierpienia. Przypomina mi się z 65 roku, 1965 rok, Francis Bramble zaproponował koncepcję pięciu minimalnych wymogów. Lista pięciu wolności to jest jego ta definicja dobrostanu zwierząt hodowlanych, która jest trochę inna od definicji dobrostanu zwierząt z perspektywy zootechnicznej, a jeszcze inna jest u zwierząt laboratoryjnych. Jeżeli wziąć te pięć minimalnych wymogów, to ten dobrostan z dzisiejszej perspektywy poznawczej to nie żaden dobrostan, bo my się skupiamy wyłącznie na kwestii cielesno-fizjologicznej zwierzęcia, a nie na jego życiu wewnętrznym, które jest absolutnie zignorowane i to zwierzę ma potworne deficyty i potwornie cierpi zarazem. Aczkolwiek sam Bramble w 65 miał bardzo dobre intencje, bo on był pod dużym wrażeniem książki Animal Machines Ruth Harrison z 64 roku, więc chciał iść ku lepszemu i poszedł ku lepszemu, ale minęło pół wieku i należy zrobić kolejny już taki krok milowy, którego się nie robi. No ale ten dobrostan jest taką trochę pułapką, którą się usprawiedliwia zło, bo przecież mamy gdzieś coś zapisane i to też jest jakiś zwrot, tylko że sprzed pół wieku trochę nieaktualny. Kolejny problem to są media masowe, media, radio, telewizja, prasa, internet, o czymś tak fundamentalnym i tak destrukcyjnym jak katastrofa klimatyczno-środowiskowa powinniśmy mieć cały czas headline breaking news. To jest rzecz, która jest niewiarygodnie palącym fundamentem, a rzadkość mówienia o niej, wspominania o niej i też obwarowanie dyskursu medialnego o katastrofie żargonem, terminologią specjalistyczną, naukową zniechęca ludzi. Nawet jeżeli ktoś już dotrze do tej informacji, ona nie jest przekazywana w sposób lekki i przyswajalny, normalnym językiem, mówiąc kolokwialnie, takim, ażeby niespecjalista zrozumiał. Więc się mówi zbyt rzadko i zbyt trudno o tym problemie. I ostatnia rzecz to absolutna jakaś ignorancja, niechęć, lekceważenie osób, które faktycznie mogą coś zmienić, decydentów politycznych, ekonomicznych, którzy bardzo krótkowzrocznie postrzegają interesy swoje, swojej grupy interesariuszy, może całego narodu, ale nadal zbyt krótkowzrocznie i nie podejmują żadnych działań, nie słuchają słów ekspertów no i w związku z tym nie ma żadnych zmian, więc jeżeli osoba niewykwalifikowana, jedząca ten przysłowiowy kotlet schabowy słyszy o zmianach klimatycznych, to ona ma całą masę informacji na tyle wygodnych, żeby zaprzeczyć doniesieniom, że coś jest nie tak z wyprodukowaniem tego schabowego. Raczej łatwiej znaleźć informacje negujące, denialistyczne, niż mówiące, że te przyzwyczajenia, te nawyki są fatalnie szkodliwe. No i tutaj ostatnia już przeszkoda, taka poznawczo-kognitywna. My mamy straszny problem, żeby rozumieć wyjątkowo złożone zjawiska, struktury, procesy, które są rozproszone, które są globalne, planetarne. Symptomy są bardzo różnorodnie interpretowane, pojawiają się w różnych miejscach świata. Specjalistom brakuje odpowiedniej terminologii i narzędzi, żeby scalać to i tłumaczyć prostym językiem, a co dopiero osobom niewykwalifikowanym. Więc zmiany klimatyczne są wyzwaniem i hodowla przemysłowa jako jeden z czynników, który pogłębia katastrofę klimatyczną,
też należy do tak złożonych zjawisk, które trudno wytłumaczyć i są trudno intuicyjnie uchwytne. Ale to już jest praca do wykonania dla edukatorów, dla jakby, no to jest, od tego mamy szkoły, od tego mamy edukatorów, ażeby mówić prostym językiem, a niestety tak się nie dzieje. Więc stąd moje wczorajsze wystąpienie było bardzo pesymistyczne, bo obawiam się, że prędko nie nastąpi zmiana, jak powiedział Darek, że staniemy się weganami, wegetarianami, że zaczniemy, no, że porzucimy te 2500 lat przyzwyczajeń, nawyków schematycznego, myślenia schematycznego, konsumowania, funkcjonowania na co dzień. Musiałaby się stać jakaś ogólna, globalna, planetarna aplikacja po prostu myślenia, to jest niemożliwe. Również z powodów ewolucyjnych, tak mamy zbudowany umysł. No, jesteśmy małpami, których ewolucja struktury poznawczej zatrzymała się 200 tysięcy lat temu na sawannach i nie potrafimy przeskoczyć pewnych ograniczeń i interpretować gigantycznej ilości danych, informacji, ale też zjawisk w zupełnie skrajnie zmodyfikowanym środowisku, w jakim żyjemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wprawdzie wiem, że domyślam się, że panowie są bardzo zmęczeni, bo zaczęliśmy już o 10:00, ale widzę, że na czacie pojawiają się różne komentarze, więc spytam nieśmiało, czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytanie, uwagę, komentarz do naszych prelegentów. Ja miałabym i komentarz, i pytanie, ale nie włączam kamery, dlatego że mam bardzo słabe połączenie. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle. Słychać? Słychać, ale jak włączę kamerę, to będą problemy. Jeden jest taki komentarz, że do pani profesor pytania tego, dlaczego tak jest opór przed tym pozaludzkim, znaczy jak zwierzęciem pozaludzkim, tak? Jest! Brawo! Ładnie. Nie włącza. Więc przyszła mi taka do głowy refleksja, że no, jeżeli człowiek jest zwierzęciem, to jak gdyby trochę zachowuje się jak bardzo wysoko wyewoluowane zwierzę, prawda? Więc tak jak inne zwierzęta zjadają słabsze od siebie zwierzęta, te, którymi się żywią, tak i człowiek żywi się no tym, nad czym udało mu się zdominować. Wprawdzie wyewoluował tak już wysoko, że ma także tę refleksję etyczną i tutaj, tu mamy problem, prawda? Natomiast sam mechanizm, jeżeli go na niego spojrzeć czysto materialistycznie, to jest zupełnie naturalny. Tak jak, nie wiem, lwica zabija łanie i zostawia młode bez matki na śmierć, albo zabija okrutnie i dzieją się rzeczy straszne w przyrodzie, prawda? No to taki człowiek zwierzę zabija to, nad czym panuje. Jak mówię, wyewoluował tak wysoko i etycznie, że tutaj wyewoluował aż do tego, że ma ten zmysł etyczny. Myślę, że trudniej to jest troszkę jeszcze rozważać, jeżeli się przyjmuje niematerialistyczny punkt widzenia. Ale to tak mi przyszło tylko do głowy. Natomiast zadawałam już panu Dariuszowi rano pytanie, ale teraz go jeszcze spróbuję raz. Bo mnie bardzo, znaczy ogromnie mi się podobał pana wykład, ale I nawoływanie do radykalizmu, bo gdzieś też tak
taką mam tęsknotę za takim radykalizmem wielkim. Ale też, ponieważ ja nie jestem teoretyk, tylko aktywista, co najwyżej marny, i to marny, to, no to wciąż zastanawiam się, czy jest już pora na taki radykalizm, kiedy ludzie odwracają głowę i w tym pociągu, i w tym samochodzie, i przy najmniejszym wspomnieniu, nawet ludzie skądinąd moralni i w każdym razie na jakichś innych obszarach moralni albo wrażliwi nawet jakoś, wydawałoby się, nie chcą o tym słyszeć, prawda? Tak bardzo to odrzucają, że no jestem też równocześnie pewna, że radykalne atakowanie ich tutaj, no nie wiem właśnie, mam tę wątpliwość, czy to dobrze tak wstrząsać i najwyżej niech zamkną oczy, niech się obrażą, niech się schowają w dziurę, a gdzieś może za jakiś czas wyjdą z niej, czy jednak jest jeszcze czas na bardziej taktyczne podejście, może nie tak radykalne, może takie oswajanie, co widzę na jakiejś małej próbie, że czasem rzeczywiście jakiś efekt przynosi. Podczas gdy obawiam się, to tak zupełnie mówię życiowo, prawda, że w moim otoczeniu parę osób jest już trochę bardziej uwrażliwionych na to, ale nie atakuję ich, nie pokazuję im obrazów, nie mówię im przy obiedzie, co jedzą i tak dalej, prawda, bo nie wiem, czy by to odniosło skutek. I to jest takie bardziej pytanie właśnie do pana. Ja mogę na nie odpowiedzieć, bo ja się upomniałem w mojej pogadance o dwie rzeczy. Po pierwsze upomniałem się o to, żeby odczuć do końca i do bólu tragiczny wymiar umiaru. Żebyśmy się zgodzili, że jakkolwiek umiar czasem jest dobrym narzędziem zmiany społecznej, to on zawsze jest tragiczny w kontekście tylu ofiar. To jest takie minimum, o które ja prosiłem. Najsilniej jak potrafiłem rano. Druga rzecz, o którą prosiłem, to jest to, żeby w wachlarzu różnych strategii i taktyk, do których sięga ruch prozwierzęcy, znalazł więcej miejsca na radykalizm. To nie znaczy, że radykalizm jest jedną zawsze słuszną i strategią i że mamy jakiekolwiek uniwersalne rozwiązanie tego problemu. Obawiam się, że nie mamy. Jak widać, to zmiana społeczna w tym względzie jest bardzo trudna, więc powinniśmy sensownie i z namysłem, rozważnie i cierpliwie używać różnych strategii, oczywiście strategii umiaru też. Chciałem tylko powiedzieć, że współczesny ruch prozwierzęcy, tak polski, jak i w innych krajach, jest po prostu dramatycznie zdominowany tą miękką ścieżką. Dramatycznie zdominowany. Nie ma miejsca niemal na radykalizm. Tymczasem widzimy ulice pełne radykalizmu, który zaczyna być sprawczy. Dlatego pomyślałem sobie, że być może powinniśmy się zainspirować ulicą listopada 2020 roku w polskich miastach i spróbować te rygory radykalizmu nieco śmielej, przy czym zupełnie się nie mogę zgodzić z tym, że radykalizm jest automatycznie atakiem. No oczywiście może być, ale nie jest automatycznie atakiem. To może być radykalizm tego rodzaju, że się wreszcie wymusi na przykład na państwie, na rządzie, na instytucjach państwa przygotowanie do zmiany, pilne przygotowanie do zmiany. Dlaczego pilne przygotowanie, radykalne przygotowanie w tym sensie do zmiany jest konieczne? Dlatego, że jeśli prosimy o załatwienie nawet tak relatywnie prostych rzeczy jak piątka dla zwierząt, bez przygotowania, a w takim trybie to robiliśmy, w tragicznie szybkim, niechlujnym trybie zmiany prawodawstwa, no to mamy na ulicach protesty, mamy duży opór społeczny, mamy niekończącą się ścieżkę negocjacji, jak wiemy, kończących się wycofaniem z połowy postulatów, jeśli nie więcej, w jakiejś okrojonej formie, w jakimś ochłapie ta piątka zostanie ostatecznie prawdopodobnie
uchwalona. Więc w tym sensie na przykład mówię o radykalizmie, że państwo musi się do cholery po prostu przygotować, wymyślić system, który zachęcałby rolników do zmiany pod kątem produkcji roślinnej, która jest pod każdym względem lepsza, ekologicznie, etycznie, zdrowotnie. Więc w tym sensie oczywiście radykalizm nie będzie atakiem, tylko będzie daniem ludziom możliwości lepszego wyboru i to trzeba robić systemowo. Tego nie zrobią aktywiści, pani tego nie zrobi, ja tego nie zrobię jako aktywista i teoretyk jednocześnie. Kultura wykluczenia tego nie zrobi, żaden NGO tego nie zrobi. To musi zrobić po prostu państwo, bo ono tylko takie narzędzia ma, narzędzia subsydiów, subwencji, dopłat, manipulacji budżetem i tak dalej. No to są jego kompetencje. Naszą rolą jest wymagać, dlatego rano tego wymagałem na swój ograniczony sposób. No. Więc tak bym odpowiedział. Oczywiście nie mamy czasu, w związku z tym nie każda strategia jest równie sensowna, strategia zmiany społecznej. I tę myśl zawdzięczam właśnie między innymi Marcinowi, który już dawno o tym mówił. Ja, do mnie ta myśl się przykleiła i wziąłem sobie ją naprawdę głęboko do serca, że no, jeśli perspektywa jest 30-letnia, a tak się często mówi, jeśli nie zrobimy nic, właściwie to nie tyle nic, coś nie zrobimy bardzo dużo, żeby zawrócić rozwój sytuacji, no to to nas nie będzie. I tutaj wydaje się, że w tak krótkiej perspektywie czasowej ten radykalizm jest wręcz konieczny, jako że nie był społecznie próbowany właściwie prawie w ogóle, w bardzo małym zakresie, to w zasadzie z ostatnią deską ratunku, bo tą miękką ścieżkę to my próbujemy od Bóg wie kiedy, od RSPCA, kiedy powstawało, czy ASPCA, amerykański odpowiednik, ta miękka ścieżka, welfaryzm, ileż to lat? Niedługo będzie 200 lat prób. To nie za bardzo działa. Ta zmiana jest po prostu straszliwie, dramatycznie powolna i tryb kryzysu klimatycznego, w który weszliśmy i jak mówiłem rano, zaczyna się palić pod pupą, wymaga tego, żebyśmy zrobili przewartościowanie strategii i dali szansę również radykalizmowi. Jak się za 5-10 lat okaże, że on nie działa, no to po prostu będziemy musieli się żegnać z ziemią, bo nic nie działa. No ale dajmy szansę, szczególnie, że na radykalizm otwarte jest młode pokolenie, dlatego o tym mówię, że obserwuję ulicę i chadzam na te protesty. Przecież ja tam jestem dziadkiem na tych protestach. Ja byłem najstarszą chyba kroczącą osobą w tych protestach. Dobrze, że mnie tam nie spałowali, nie zbili jako dziadersa. Ja byłem zamaskowany na szczęście. Bardzo mnie to cieszyło, tak, że tam byli bardzo młodzi ludzie, dla których to przeżycie było formacyjne, formatywne, jakkolwiek się o tym nie mówi. Więc w tym sensie oni są otwarci na radykalizm. Inaczej mówiąc, najprostszym językiem, radykalizm jest dla nich sexy. To jest sexy, żeby krzyknąć wypierdalaj i gorzej. To jest sexy w tej chwili, więc dlaczego miało nie być sexy powiedzieć, mam w dupie system eksploatacji zwierząt, chcę go zakończyć i nie będę już tego i tego jadł. To też może być sexy, przecież w tym jest taka moc oporu. I to jest takie proste jako strategia oporu, takie codzienne. Nie trzeba być specjalistą od niczego, żeby to robić. To może być też wspólnototwórcze, a tutaj się mówi często, że te protesty były tożsamościotwórcze i wspólnototwórcze, że ci ludzie wreszcie się widzieli razem i stanowili razem jakąś siłę, która przekracza to, co jednostkowe. No dokładnie taką samą rolę może spełnić ten radykalizm prozwierzęcy. Dajmy mu szansę, tylko tyle mówiłem. Czasem to będzie atak, ale znowu o tym też starałem się wspomnieć, że nie da się przeprowadzić takiej zmiany zupełnie bezkonfliktowo. To jest utopia, to jest jakieś urojenie. Czy można to zrobić całkowicie, pod każdym względem bez konfliktów? No nie, zawsze będą tacy, którzy się uprą i trzeba będzie po prostu ich pozbawić roboty. Niech sobie radzą. Więc też trzeba uwzględnić, że ten tryb konfliktu, czy ta sfera konfliktu gdzieś będzie, tak? Ona już zresztą jest. To tylko tyle, żeby nie za długo. Nie wiem, czy to powiedziałem dobrze, ale... Ja bym jedno dodała do tego mojego pytania o zwierzę pozaludzkie, bo wydaje mi się, że tutaj jest ważna perspektywa i z ogromną przyjemnością panów słuchałam i zawsze słucham, że to jest jednak ważna perspektywa trochę odczarowania. Myśmy tak sobie ładnie zbudowali taką hierarchię, prawda, ontologiczną, że zapominamy, że jesteśmy zwierzątkiem, jesteśmy tylko zwierzątkiem. To, że my, albo inaczej, to, że nam się wydaje, że my więcej możemy, to często wiąże się tylko z pewnymi przejawami, prawda, kulturowych działań.
ale w zasadzie wszystko to, cośmy sobie przypisali, jest też w świecie zwierząt, prawda? Tylko na zupełnie inny czasami sposób. Marcinie. Chciałbym tylko dodać trzy zdania jeszcze, które akurat przyszły mi do głowy, potwierdzające nasz niewiarygodny opór zaakceptowania faktu zwierzęcości. Jeżeli wziąć pod uwagę humanistykę analizującą, humanistykę rozumiem jako filozofię i później w połowie XIX wieku psychologię, która się od niej oddzieliła tam dzięki Fechnerowi, Wundtowi i innym. Przez ile lat funkcjonowania filozofii, później psychologii, równego do filozofii, my realnie braliśmy pod uwagę najbardziej aktywistyczną, atawistyczną płaszczyznę poznawczą, czyli emocje. Przecież emocje przez 2,5 tysiąca lat jako ten atawizm poznawczy u człowieka i to, co jest wspólne dla nas i dla innych zwierząt, ssaków i ptaków, było niewiarygodnie ignorowane. No, sam rozwój nauk humanistycznych pokazuje, że ten najbardziej przeżywalny na co dzień łącznik nas ze światem zwierzęcym, jakim jest chociażby 8 podstawowych emocji przeżywanych, doświadczonych jako uczucia, radość, smutek, wstręt, złość, to znudzenie. My się na poważnie emocjami zajęliśmy dopiero w XX wieku. Filozofii to nam strasznie ciężko było filozofom zaakceptować, że emocje mogą stać za moralnością. O emocjach moralnych, które tworzą intuicje moralne jako bazę w ogóle dla etyki, to do dnia dzisiejszego rzadko kto ma odwagę cywilną powiedzieć ex cathedra, że to dzięki emocjom my w ogóle szacujemy i wartościujemy na poziomie aksjologicznym. Psychologia również emocje traktowała jako interesujące zjawisko, a nie jako jeden z podstawowych aparatów poznawczych, kognitywnych. Ja widzę jeszcze jedno pytanie, tam pojawiło się na czacie, bardzo konkretne i na czasie też, nie tylko na czacie. Mianowicie, czy ktoś z Państwa zgłosił się jako ekspert do współpracy z Radą Konsultacyjną Ogólnopolskiego Strajku Kobiet? Ja nie będę odpowiadał za profesor Heinderek i profesora Urbaniaka, ale powiem za siebie, że nie zgłaszałem się. Sądzę, że to nie jest czas dla facetów 50+, którzy ewentualnie mieliby formować polski feminizm XX wieku. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Wydaje mi się, że naszą rolą jest pomóc, zdecydowanie jest pomóc, ale jednak twarzami tej zmiany powinny być kobiety i one chyba będą rzeczywiście twarzami tej zmiany, dlatego że wiem o kilku osobach również z tych, które występowały w ramach kultury wykluczenia, że zgłosiły akces do tej rady, więc będzie tam, wydaje mi się, że będzie tam bardzo dobra reprezentacja, ale nie sądzę, żeby to był czas na mężczyzn. To po prostu dlatego się nie zgłaszałem, oferując pomoc bardziej dyskretną. Ja dokładnie z tego samego względu, to nie jest czas na mężczyzn, 40+ również. A ponieważ zgłosiły się tam moje koleżanki, które są lepszymi ode mnie ekspertkami, jeżeli chodzi o kwestie zwierzęco-ekologiczne, ja im w pełni ufam i w ich autorytet, i w ich wiedzę i doświadczenie, więc wiem, że zgłosiły się lepsze ode mnie osoby i to są młode dziewczyny, no, a nie stary dziaders, czy boomers, czy doomer raczej bym się nazwał doomersem. W każdym razie na pewno obaj staraliśmy się pomóc w tym procesie, jak tylko potrafimy. Jesteśmy w to bardzo zaangażowani, naprawdę po uszy w tym tkwimy, więc, no ale nie chcemy być po prostu znowu męskimi twarzami kobiecej rewolty, bo to kompletnie bez sensu. A tylko panowie doprowadzili do tego, że zacząłem się zastanawiać, jak ja mam 46 lat, to ja jestem już stara i nie zgłaszać się, czy jeszcze młoda i zgłaszać się. Podobno dziaderstwo jednak nie jest związane z metryką, tylko z odpowiednim stanem umysłu, więc dziaderem może być też młoda osoba. No wydaje mi się, że to jest ciekawa interpretacja. Możemy się jej trzymać. Dobrze. No, ale na pewno pani przynajmniej jest kobietą, więc tutaj jest jakiś ulga, więc na ten wiek tu tak nie gra roli. Tylko ja bym też nie chciała takiego apartheidu nie tylko wiekowego, ale również genderowego. No ale
Okej. Okay. No, chyba tak do końca nie ma. Jak ja obserwowałem Radę, no to tam są również mężczyźni, prawda? Ale zdecydowanie po prostu lepiej to wygląda, jeśli są głównie kobiety. No, gdyby były same kobiety, znowu mogłoby to wyglądać niezbyt dobrze, no bo to takie byłoby może za bardzo, ale jeśli przytłaczająca większość to kobiety, to moim zdaniem jest super. Tak, ja dokładnie tak samo. Wiedząc, że mam koleżanki, które są świetnymi specjalistkami, nie chciałem tam żadnego mansplainingu uprawiać, a są mężczyźni również, to prawda. Więc w pełni ufam dziewczynom, że będą na pewno o wiele lepsze niż ja. Dobrze, i tymi skromnymi deklaracjami i rozważaniami kończymy. Ja to tylko jako puentę dodam, że wydaje mi się, że to, o czym dyskutowaliśmy dzisiaj, wczoraj, też pokazuje, że absolutnie nie mamy czasu na te małe kroczki i rewolucja, i taka i filozofia uliczna, i rewolta jest nam bardzo potrzebna chyba w każdym wymiarze, ale zwłaszcza tym klimatycznym. Po prostu musimy działać już i to wiemy w zasadzie już od lat 70., jak nie jeszcze wcześniej, więc teraz już naprawdę nam się pali dookoła. Bardzo panom dziękuję za dyskusję, państwu za obecność, za głosy, za komentarze. Przypominam, że wszystko jest nagrywane, więc mogą państwo i dzisiejsze obrady, wcześniejsze i wczorajsze obejrzeć na YouTubie. No i zapraszam serdecznie na jutrzejszy dzień. Też będziemy mówić o różnych formach wykluczenia. Także dziękuję bardzo i zapraszam na jutro. Dziękuję również. Do widzenia.